Witam, witam. Informacje z gazet. Rosja zakręciła gaz do Polski. Jakie będą tego skutki ekonomiczne, gospodarcze? Jak jesteśmy przygotowani jako państwo, jako kraj energetycznie, paliwowo i żywnościowo? Jakie to są skutki, kiedy zabraknie tak naprawdę dostaw tego surowca, na bazie którego znakomita większość instytucji i firm funkcjonuje? Co to pociągnie ze sobą, jakie będą skutki dotyczące, moi drodzy, braku miejsc pracy, zwolnień, przestoju zakładów, gospodarczego upadku przedsiębiorstw, a w szczególności wstrzymania produkcji? To nie jest takie hop-siup, moi drodzy. W pierwszej kolejności, kiedy zacznie brakować gazu, wyłączą zakłady ustawowo. Będą przerywane dostawy na przedsiębiorstwa. Bo jeszcze, póki będzie płynęło, to popłynie z rurek, moi drodzy, na gospodarstwa domowe. Ale kiedy to się skończy, już nie wykąpiesz się, już sobie obiadku nie ugotujesz, już nie będzie znakomitej większości tego, jak było. Wasze życie niedługo się będzie zmieniało. Ja to mówiłem, moi drodzy, i przewidywałem pewne rzeczy od roku 2016, kiedy to prowadziliśmy z rządem Prawa i Sprawiedliwości rozmowy na temat rezerw energetycznych, paliwowych, a w szczególności żywnościowych. Kiedy były przesyłane do ministerstwa, moi drodzy, dokumenty do Ministerstwa Infrastruktury, Spraw Zagranicznych, a w szczególności, moi drodzy, do Ministerstwa Rolnictwa, Kancelarii Prezydenta. Jak wiecie, znakomita większość, która mnie ogląda, niejedno już słyszała, nieraz się ze mnie śmiali, to teraz zobaczycie, jakie będą koszty wytworzenia, w szczególności żywności, zakłady przetwórstwa, suszarnie, to wszystko zostało zrobione na gaz. A więc jesteśmy uzależnieni od tego surowca. Zobaczymy, jakie są rezerwy, tak jak strona rządowa nam zapowiada, że my mamy rezerwy. Więc poczekamy, pożyjemy i zobaczymy, co będzie. Witam, Krzysztof. Ja jasno i wyraźnie mówię, róbcie zapasy żywnościowe, kupujcie butle na gaz i kupujcie, moi drodzy, butle gazowe. Zobaczcie już, jak to wszystko zdrożało i państwo polskie gwarantuje wam, a zwłaszcza przy tej stronie rządowej, nie ma żadnych rezerw. A jak wy napiszecie do samorządów, jakie są rezerwy żywnościowe, to otrzymacie informację, że to nie leży w gestii samorządu, tylko leży w gestii strony rządowej, Agencji Rezerw Materiałowych. No to przekonacie się, jak funkcjonuje Agencja Rezerw Materiałowych, jak są stworzone rezerwy bezpieczeństwa kraju, a w szczególności rezerwy dla ludności cywilnej. Teraz, moi drodzy, pomyślcie, co będzie ze starszymi ludźmi, i przy tych ich emeryturkach, co się będzie działo? I tu, moi drodzy, cały narodek ten polski, bo, moi drodzy, to, że każdy ma mózg, to nie znaczy, że każdy go potrafi wykorzystywać, że każdy potrafi analitycznie myśleć. Nie każdy, kto ma mózg, moi drodzy, go wykorzystuje. Nie każdy, kto jest ludziem, jednocześnie jest człowiekiem. A więc, moi drodzy, piłowanie gałęzi, jeden pod drugim, a w szczególności pracownicy administracji, tak potraficie gnębić ten naród, policjanci, i wszyscy potrafiliście ten naród gnębić, piłować tą gałąź, na której wszyscy siedzieliśmy. Wszyscy, jak pierdolniemy z tej gałęzi, to będziecie rozumieli wtedy, o czym mówił Bustowski. To jest właśnie brak poszanowania człowieka do człowieka. Bo wy, pracownicy administracji rządowej, samorządowej, już myślicie, że jak macie te funkcje, to jesteście nietykalni. Wpadliście właśnie w pułapkę, którą sami na siebie zostawiliście.
gnębiąc człowiek człowieka, znaczy ludź człowieka, bo nie wszyscy, którzy są ludźmi, są jednocześnie człowiekami. To trzeba rozróżnić. Nie każdy przebudzony jest jednocześnie świadomy. No cóż, niektórzy próbują ze mnie zrobić agenta rządowego, agenta służb, agenta takiego, siakiego. Róbcie. Niektórzy mówią, że glifosat jest bardzo dobry, że tylko mówimy o glifosacie. Nie mówimy tylko o glifosacie, mówimy o całości, o całokształcie, o problemach tych, które z czegoś wynikają. Wszystko jest tylko i wyłącznie winą narodu. Narodu? Ale co to jest naród? No to też jest pojęcie względne. Bo to, że ktoś mówi językiem polskim, a jednocześnie nie zna innego języka, a pisać nie umie, czytać nie umie rozumieć we własnym języku, nie czyta i nie rozumie, co w ogóle, co tam jest napisane, albo co się do niego mówi, no to moi drodzy, to już komuniści lepiej dbali, bo budowali szkoły i przynajmniej kształcili, żeby rozumiał to, co czyta, co się do niego mówi. Ale Polacy zachowują się, w szczególności ten naród, to się tak zachowuje, jakby tutaj nie wiadomo, co było. Dla każdego jest tylko ważne. Siano, samochód, Lance Armstrong. To więc teraz zobaczycie na tych przykładach, które się będą działy w kraju. Co to znaczy rozumowanie? Co to znaczy pojmowanie? Ale ja najlepiej pojąłem, bo walcząc o polskie społeczeństwo, a w szczególności o dzieciaki, ponoszę tego konsekwencje, moi drodzy. 13 listów, 14 listów, 7 listów. Moi drodzy, przychodzi dzisiaj, niedługo przyjdzie długi weekend. Ale ja mam 15 listów na długi weekend. Ja mam sprawy sądowe. I dzisiaj, jak przychodzi do spraw sądowych i sądów, to zostałem sam. Sam właśnie. Tacy właśnie są Polacy. Dlatego, że myśli każdy o własnej dupie, o własnym tyłku, własne ja, własne ego. Ja muszę być jak mój sąsiad kupił kurwa nowy samochód, to ja muszę mieć dwa. A jak ten ma trzy krowy, to się modli, żeby mu krowa zdechła. Tak właśnie takie mamy społeczeństwo. Takie wierne, mierne społeczeństwo. Niestety. Ale, moi drodzy, trzeba zacząć myśleć o innych, nie tylko o sobie. Więc zabawa i problemy w Polsce zaczną się i będą najbardziej widoczne lipiec, sierpień. Przekonacie się dopiero, co się będzie działo. I niektórym to ta wypłata nie starczy na raty kredytowe, na opłacenie rachunków, prądu, gazu, ubezpieczenia za samochód, na jedzenie. Świetnie. Pamiętajcie, że ja uprzedzałem, ja mówiłem, dziś za to mam konsekwencje. Sądy, prokuratury. Nawet sąd i prokuratura. Prokuratura, moi drodzy, rada, który u mnie zabezpieczyła w domu, wysłała do Instytutu Toksykologii stwierdzić toksyczność na organizmy ludzkie. Ale jak w 2020 roku Bustowski złożył zawiadomienie do prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze w sprawie strucia 200 dzieci, moi drodzy, do dnia dzisiejszego prokuratura okręgowa w Jeleniej Górze w tej sprawie nie odpowiedziała. Nawet nie wszczęła postępowania, nawet nie zostałem przesłuchany w tej sprawie. Nikt mnie nie przepytał, nikt mnie nie zapytał. Sześciostronicowe zawiadomienie. Ale jak Bustowski przyszedł do posłów i senatorów z butelką, opakowaniem po randapie, no to Bustowski, moi drodzy, chciał ich otruć. I zobaczcie, jaka jest skuteczna prokuratura. Pistolety, które kupiłem w militarii, wysłali do balistyki, telefony do informatyków, a randap do Instytutu Toksykologii. Ale ja się pytam, gdzie wy jesteście, Polacy? Gdzie wy jesteście? Jak są sprawy sądowe? Klikać za monitorka, to ja też każdy potrafi. Dziś z perspektywy czasu żałuję, że się w ogóle za to wziąłem. Bo ja mam dość takiego czegoś, żeby wszyscy mi pięknie, ładnie mówili, jak to jest cudownie, jak ty dobrą robotę robisz. To weźcie i róbcie. Gdzie wy jesteście? Gdzie są tatusiowie, gdzie są mamusiowie?
Tak wygląda. Moi drodzy, problemy dopiero się zaczynają i one będą odczuwalne maj, czerwiec, lipiec. A w lipcu to już będzie tak wesoło w tym kraju, że zobaczycie. Jak przyjdziecie do sklepu i na tych sklepowych półkach będzie strasznie drogo i pusto, to wtedy zobaczycie, co to znaczą rezerwy bezpieczeństwa energetycznego, paliwowego i żywnościowego. Ale teraz będzie się wszystko zwalało na wojnę, będzie się mówiło, to wszystko wina Putina. Moi drodzy, każdy kraj powinien być indywidualnie przygotowany i powinien mieć rezerwy. To nie tylko Polska ich nie ma. To wszystkie kraje ich nie mają. Nikt nie realizował dyrektywy unijnej dotyczącej rezerw bezpieczeństwa energetycznego, paliwowego, jak i żywnościowego. Dla ludności cywilnej nie ma. I teraz właśnie wyjdzie szydło z worka. Tym miłym akcentem życzę Wam miłego wieczoru. A ja mam tego po prostu po dziurki w nosie. Żygam po prostu tą całą sytuacją i tym wszystkim, co mam dzięki Polakom. Dzięki właśnie ludziom, którzy tylko i wyłącznie rób, rób, walcz, walcz. Super robotę robisz. Ej, przychodzi co do czego, to wszyscy dupę w troki. No to niech was trują dalej. I wasze dzieci. Pozdrawiam.